bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Programu zagospodarowania przestrzennego dla Sołec, Mrozy, Kruki, Wola Pachotnego i Wolara Polska Zagór Zewnie Rusa. To dotyczy, żeby były skręty wielkopowierzchniowe. Proszę, o zwiększonej powierzchni. Wielkopowierzchniowe powyżej 2000 metrów kwadratowych. Natomiast, proszę Państwa, krótko mówiąc, ten projekt uchwały jest pochodną konsultacji społecznych, które były w tym zakresie przeprowadzone. Przypominam, w ubiegłym roku. Informację w tej sprawie Rada przyjęła, a przypomnę tylko, że wynik jest taki, ażeby otworzyć przestrzeń pod te sklepy powyżej 400 do 2000 metrów kwadratowych i w związku z tym przystępujemy, ogłaszamy. To jest pierwszy etap. To jest pierwszy etap. Teraz będą zgłoszenia do planu. Zmiana planu nie będzie polegała na włączeniu nowych terenów. Ta zmiana polega już dla terenów, które mają funkcję na przykład usługową, to usługi handlu, tam będą dopisane usługi handlu po to, żeby mogły funkcjonować placówki usługowe. Ta uchwała nie daje możliwości, żeby zupełnie, nie wiem, jakąś łąkę czy kawał ziemi ornej włączać na tym etapie. To jest kwestia już tych terenów, które mają wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a w związku z tym są to te strefy generalnie produkcyjno-techniczne, które mamy w Brozach. Dotyczy to tego obszaru przy ulicy Granicznej od Zakładu Gospodarki Komunalnej tutaj do ulicy Kartacznej. Dotyczy to działki przy ulicy Spółdzielczej, gdzie znajduje się zakład kamieniarski i prywatna firma transportowa. Dotyczy to tej strefy Woli Paprotnej produkcyjno-technicznej po jednej i po drugiej stronie jadąc w kierunku Kałuszyna, za wyjątkiem strefy P11, czyli tej strefy, w której tam była próba zlokalizowania tego zakładu. Nie wprowadzamy składowiska odpadów, może w ten sposób. Nie wprowadzamy tego dla tej akurat strefy z dwóch powodów. Po pierwsze, ona się na ten cel nie nadaje, bo ona na początku ma tylko wjazd, a dalej dopiero jest rozszerzenie, więc na cele handlowe się nie nadaje. A druga sprawa, zupełnie mówię wprost, nie chcę w tej strefie w tej chwili dać możliwości wszczynania jakiegokolwiek postępowania, bo zaraz płynie wniosek, żeby znowu tam zlokalizować, może nie handel, ale przy okazji handlu inną funkcję terenu i się zacznie to, że zaczniemy odpowiadać, odwołania i się powrotujemy. Dlatego też profilaktycznie w ogóle tą strefę taką sporną, w której miało się coś dziać, w tej chwili nie proponujemy do zmian. Proponujemy te, o których wcześniej wspomniałem. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.